Witajcie moi kochani w kolejnym odcineczku eventowym. Póki co nagrałem już wszystkie questy, nie licząc questów dziennych, bo póki co tylko jeden wylosowałem i jeden mogłem nagrać i go jutro wrzucę. I nie licząc questa wakacje Mikołaja chyba, który można dopiero zakończyć, też chyba będzie jutro, w poniedziałek albo nawet dopiero we wtorek. No na pewno nie udało się go zrobić na jeden raz. Dzisiaj odcineczek skupiamy na zabawie licznikowej. No, późno się trochę ogarnąłem, no ale w sumie ta zabawa licznikowa w tym roku bardzo, bardzo, bardzo krótka. No i ja już nic na to nie poradzę. O co w ogóle w niej chodzi? No oczywiście najwięcej informacji możemy przeczytać z głównej strony. W najbliższy piątek, 19 grudnia od godziny 11 zostanie włączone zadanie licznikowe. Najwytrwalsi mogą walczyć przez cały weekend o pierwsze miejsce i wspaniałe nagrody. Szczegóły znajdziecie tutaj. Event trwa do 22 stycznia, czyli do jutra, do godziny 11. Wchodzimy w ten temat i dowiadujemy się tak. Event licznikowy polega na zbieraniu ognistych psotników i rzucaniu ich do krateru na wigilijnej wyspie. Na wyspę dostaniecie się poprzez wysłannika Stornek. Dobra. No i mamy tutaj podane nagrody, wy ich nie widzicie teraz. O dobra, będziecie widzieć. Różnorakie nagrody, na przykład za pierwsze miejsce 20 płatków śniegu, pluszowa mikstura, przepraszam, jakiś psotnik, wyzwanie z krzatów, ilość 500, teleportuje gracza gdzieś, jakiś teleport dosyć ciekawy, ucieczka i los legendarny. Drugie miejsce już osłabiony zestaw. Trzecie miejsce jeszcze bardziej osłabiony zestaw. Czwarte miejsce jeszcze bardziej. Od czwartego do dziesiątego. 11,50 to mamy tylko miksturę i dwa losy za jedną smoczą ze. A 51,100 mamy tylko miksturę, miksturę błogosławieństwo i jeden los za jedną smoczą ze. Także szału nie ma. No ale co zrobić, no. Trzeba teraz trochę tutaj poszaleć i pójść gdzieś pozbierać. Te psotniki respią się wszędzie dosłownie. Ja patrzę, gdzie ja podziałem swoje, ale chyba się ich a tu są, dobra. Tu mam 29 już zebranych. Więc pójdziemy pozbierać trochę jeszcze. No bo i tak nie bawię się w tym roku, to nie miałem w ogóle czasu, żeby się tym zająć. Cały czas poświęcałem bardziej na questy, aniżeli na to. I kiedy dzisiaj w końcu skończyłem nagrywać questy i tak sobie patrzę, co by tutaj można było nagrać, to patrzę, a tu przecież jeszcze cała ta zabawa licznikowa trwa. Nie odzywaj się mały telefonie. Tutaj wiem, że było, ale widzę, że już ktoś wybił, bo ja tutaj byłem, chodziłem i tutaj zawsze zabijałem te małe psotniki, ale ktoś chyba je już przede mną wybił. Bo one są na różnych mapkach. Dlatego właśnie poszedłem w ogóle do winnicy, gdzie niby nic nie powinno być. Ale po chwili już wszystko jest tutaj zrespione. No one się respią co parę sekund dosłownie, jak widzicie. Mają piąty level. No jest ich na tyle, że jak ktoś zaczął zbierać je w piątek, no to jak widzicie w rankingu mógł już zbierać prawie 18 tysięcy. Tak jak to zrobiła arcywiedźma. Także mówię wam, dało się, ale że ja jestem leniem. I mam ledwo 33, 4. No mówię wam, to jest dosyć długa robota. Trzeba było, no nie wiem ile, jakby tak przechodzić i cały czas mieć co chwilę jakiegoś takiego jednego psotnika. I tak siedząc całą noc, może bym się wbił jeszcze do rankingu, ale nie zależy mi w sumie na tym. Kiedyś, jak były jakieś zabawy, to jednak potrafiłem wbić się do rankingu i to było dosyć proste, a tutaj 700 sztuk trzeba mieć tych psotników, żeby w ogóle być na setnym miejscu w topce, także szał jest. No ale dobra, pozbieraliśmy trochę tych psotników. Pora się z nimi udać gdzieś, gdzie mamy je tutaj oddać. Więc uciekamy z tej winnicy, czy tam też z jakiejkolwiek innej mapki. Na przykład lecimy do Karkahan, bo mam wolny kamień. Następnie szybki teleporcik do Tornek, bo chcę wam jeszcze przy okazji pokazać tą całą wyspę wigilijną. No filmik nie ma na celu przedstawienie wam
że możecie robić tą zabawę licznikową, no bo filmik będzie dzisiaj wieczorem i zostanie wam raptem jedna noc do jutra do 11, więc na pewno dużo nie zrobicie. No ale dla tych, którzy też tak jak ja nie chcieli się w to w ogóle bawić, to teraz możecie zobaczyć, o co tutaj dokładnie chodziło. Jesteśmy na wyspie wigilijnej. Normalnie dla was, jeżeli nie zaczęliście questa Wakacje Mikołaja, ta wyspa jest bez śniegu, ale kiedy ja już zacząłem robić tego questa i doszedłem do momentu, a nie, to jest ognisty ochlik, tych nie potrzebujemy. Ale kiedy ja zacząłem robić tego questa i doszedłem do tego momentu, że wyspa zmieniła się tak nie do poznania, że jest teraz cała śniegu. No i tym się będzie różnić mój ekran od waszego. Czekaj, może on idzie do tego krateru, bo ja w sumie sam nie wiem jakiś. Tutaj są ogniste chochliki. No w sumie wyglądają podobnie, ale to jednak są inne chochliki. My zdobywaliśmy psotniki, a tu są chochliki. Dobra, bo kolega mnie dogania, ale chyba się już. Dobra, poczekam, a tu. Idzie teraz. No, a tu jeszcze wyżej. No i gdzieś tutaj jest coś takiego jak mieszkaniec. Gdzie idziesz, kolego? No, powiedz mi, gdzie ty. On też pewnie nie wie, gdzie idzie. Pozdro. O, jest krater. Dobra, idziemy tam. No i teraz musimy wrzucać po kolei te nasze ogniki. Czyli dokładnie moje 30 parę sztuk. I pozbyliśmy się wszystkich naszych psotników. No nic się nam tutaj nie zmieniło. W rankingu nic się nie ruszyło, bo wrzuciłem ich raptem 30, a osoba na setnym miejscu ma 722. No i to jest tyle, co z tą zabawą licznikową. Teraz trzeba odczekać, aż ludzie dostaną nagrody i możliwe, że już będziemy mogli dalej robić tego questa, który zaczęliśmy, czyli wakacje Mikołaja, no bo w nim właśnie coś jest związanego z tymi mini ogniami. I no, musimy poczekać, aż się zakończy zabawa licznikowa, żeby móc zobaczyć, co wtedy będziemy musieli robić w tamtym questie. No i to chyba tyle, co w takim oto filmiku. Jutro rano, czy tam po południu, czy przed południem, czy w południe, dodam pierwszego questa dziennego. Potem zobaczymy, jak się potoczy. A potem jeszcze parę filmików na pewno zdążę dodać eventowych. No a póki co to tyle. Uciekamy z wyspy. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.